Wczoraj ruszyła inwestycja pokazywana u mnie na kanale jako trzeci etap przebudowy Alei Zagłębia Dąbrowskiego. Dokładnie został przeniesiony przejazd kolejowy w okolicy dworca PKP w Gołonogu w nieco inne miejsce. W miejscu, gdzie dotychczas był przejazd kolejowy, tam w perspektywie będzie tunel, natomiast w tym miejscu, gdzie teraz skręcam w kierunku przejazdu, będzie jedno z dwóch w tej okolicy rond. Drugie bowiem będzie po drugiej stronie tunelu. Owa zmiana lokalizacji przejazdu, to właśnie tutaj normalnie jechaliśmy na wprost, w tej chwili o kilka czy kilkanaście metrów bliżej dawnego budynku dworca, nawet tutaj zburzony po prawej stronie peron i jestem z drugiej strony torów, czyli na ulicy Parkowej. No jadę teraz od drugiej strony, jadę od strony Łęknic oraz Kolonii Piekło. Oglądając różne wizualizacje, nie bardzo jestem w stanie, powiem szczerze, zlokalizować, jaki faktyczny będzie tutaj miała przebieg droga, właśnie ta, którą teraz jadę, aby się dostać nią do Alei Zagłębia Dąbrowskiego. Z tego, co się orientuję, na pewno tutaj będziemy mieli ten łuk. Gdzieś tutaj chyba będziemy odchodzić w lewo, po to, aby tam dostać się na rondo, z którego będziemy mogli przejechać pod torami. Tak to wygląda chyba według wizualizacji, które są dostępne w internecie. Tutaj oczywiście włączajmy kierunkowskaz, wjeżdżając na ten podjazd przed przejazdem. Dlaczego? No dlatego, że dalej w jakiś tam sposób droga jest. Poza tym pamiętajmy, że przecież chociażby na ulicy, to jest ulica Wczasowa, czyli taka nieutwardzona droga od budki Drużnika w kierunku Pogori 1. Tam przecież mieszkają ludzie, oni mogą sobie tam spokojnie do tych swoich domów dojeżdżać, więc tutaj jak najbardziej możemy powiedzieć, że mamy do czynienia ze skrzyżowaniem. Ogromnym tak naprawdę plusem przeniesienia tego przejazdu jest w inne miejsce, jest lokalizacja sygnalizatorów. Pamiętamy o tym, że gdy dojeżdżaliśmy do tego przejazdu, który był w swoim stałym miejscu, tam gdzie on był przez lata, sygnalizacja świetlna przed szlabanami była kilka metrów wcześniej, a więc tak naprawdę staliśmy dobre kilka metrów przed przejazdem. Dzisiaj ta sygnalizacja jest zaraz przy szlabanach. Dojeżdżamy w zasadzie do szlabanów. Oczywiście mówię o momencie, kiedy przejeżdża pociąg, kiedy te szlabany będą zamykane. Więc jest to jak najbardziej słuszne. Tam przez lata, można powiedzieć, wielu kierowców wjeżdżało nieprawidłowo za sygnalizator, za wyświetlane czerwone światło i tam oczekiwali na przejazd pociągu. A teraz znowu musimy troszkę na ten pociąg poczekać. Tutaj niestety ten przejazd, czy to w starej, stałej formule, czy w tej nowej formule, niestety był i nadal niestety jest ogromnym generatorem korków w tej okolicy. Ja tutaj na nagraniu jestem w godzinach rannych, więc nie spodziewam się, aby tutaj, nie wiem jak ogromne
jak ogromne korki miały się stworzyć z tego powodu, ale są tutaj momenty, że tak naprawdę nawet Aleja Zagłębia Dąbrowskiego już jest zakorkowana, już tam stoją pojazdy oczekujące na możliwość skrętu i przejazdu tutaj na drugą stronę miasta. No oczywiście tutaj to wszystko to też wiąże się z tym, ten ogromny ruch, że przecież mamy ciągle zamknięty przejazd w centrum, więc ten cały ruch, można powiedzieć, jest rozłożony na przejazd przy ulicy Folwarcznej Urbańskiego oraz na wiadukt w ciągu ulicy Cupiała. Zgasło czerwone, więc za szlabany mogę spokojnie wjechać. Oczywiście upewniam się, że pociąg nie nadjeżdża. Tutaj chcę pojazd budowy wyjeżdżać, więc również obserwuję, czy nie ma osoby, która będzie kierowała ruchem i by mnie tutaj nie zatrzymywała, abym poczekał. No i ja tutaj teraz przejadę tym chyba najtrudniejszym wariantem, a więc pojadę na wprost w kierunku Alei Piłsudskiego. Sprzeciwka nic nie ma, lewy pas Alei Zagłębia jest wolny. Tutaj puszczam pojazdy jadące z prawej. No i cóż, czekamy, aż w tym miejscu również powstanie rondo i wtedy miejsce to z każdej strony będzie takie samo.